Bierzemy sobie ul bez rana. Sztuki pracują. Zostały trochę dymu. No i zobaczymy, co tam się dzieje. Ten królestwie pszczelin. No to czekaj. Snus jest dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 już teraz. Plan jest zostawić 8 według ostatniego przeglądu. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. Kryterium będzie obecność pierzgi. Tutaj jest pusto. Pszczółki pracują. Jakiś truteń chyba. Ale to truteń. Nie, jeszcze się rusza. Pewnie jakiś ostatni zdechlak. Co to mi się właśnie robił? Jeszcze. Zobaczymy, co tu jest. Zobaczymy, co tu jest. Ostatni klaster świeży, tegoroczny. Nazwijmy go kontrolny. Na nim jest pusto, nie budują go, czy nie mają na tyle pokarmu, aby magazynować. Nawet resztki miodu tu było więcej, to zostały i jak widać go zabrały. I to jest plaster, który tylko będzie wyjęty, żeby... No, to jest kolejny. To miałem dzisiaj wyjąć, jak będzie miód potrzebny. Zobaczymy. Co się dzieje. Nie widać, delikatna pierzga. Jajek też nie widać. Trochę tutaj pierzgi jest z tej strony, trochę tam na górze, czy z drugiej strony. Co tam jest? Tutaj jest też miodzik, jajek nie ma, możemy wyjąć chyba, będzie świeży miód. Dobrze, teraz kolejny, co tutaj jest. Bo z tej strony kładą miód, tu jest pusto, mało miodu. No ale tu jest czerw, widać czerw. On jak nie zasklepiony jest. Jajeczka są. No to kurczę, tutaj jeszcze będzie młoda pszczoła. A z drugiej strony. Jest. Aha, też jest jajeczka, nawet młode takie larwy. O, tutaj niezasklepione. Bardzo malutka komórka, taka malutka. Zresztą nie wiem, czy widać, czy nie widać.
Jest to bardzo mała komóreczka. O, tutaj na boku, na tym to w ogóle jest drobnica. O jejku. No, jak będziemy plaster wyjmować przed zimą, to sprawdzimy. Na tym koniecznie wielkość komórki. Ten plaster zimował. On ma dwie kreski, czyli zimował. Ten też zimował, który będę wyjmował, więc też zmierzę wielkość komórki. Tym razem dokładniej robię zdjęcia. Następny plaster, który będzie do wyjęcia, i on też zimował. Zobaczmy go z tej strony. O. No to ma więcej, ale i więcej pies, pszczół. Też bardzo malutkie te komóreczki są. Po prostu widać drobniutkie. On też zimowo, też był w środku gniazda. No i tutaj też jeszcze jest troszeczkę miodu tutaj więcej. Im bliżej wylotka, tym więcej miodu. Tego stopionego. Ale mam wrażenie, że go tak lekko wybierają stąd. Co tu mamy? Czy tu mamy? No widać, tu jest komórka duża, nierówna. I tu jest coraz równiejsze, ale są mniejsze te komóreczki. O. Tutaj w ogóle było gniazdo, bo te komóreczki są bardzo malutkie. O, na tej stronie gniazda widać, one są po prostu w porównaniu do tych tutaj o wiele mniejsze. No dobrze, to też widać pszczoły. Jajka są. No, czyli jest dobrze. Zobaczymy następne. Aha. To jest no, założona na wiosnę i ona będzie wyjmowana, ale widzimy, ile jest miodu. O, coraz więcej miodu. Tutaj te komórki są dużo większe. O nie, tutaj też z tej strony, gdzie jest teoretycznie gniazdo, czy od strony północnej są mniejsze. O, tutaj coraz większe, tutaj trutowe, a tutaj wchodzą małą komórkę. No i tu też mamy jajeczka, larwy odkładane tu na boczku. Więcej miodu. Okej. Nie ma pierzgi, czyli to jest do wyjęcia plaster. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli te osiem tutaj by zostały. To jest do wyjęcia, bo tutaj nie ma pierzgi. Chciałbym ten wyjąć, ale tutaj jest troszeczkę miodu. Tutaj są larwy. O, tutaj taka piękna, malutka komóreczka. Był na wiosnę włożony, więc ten zimował. On ten plaster nie zimował, mimo wszystko ma taką budowę jak do zimy. Dobrze, to jest tak. Ten plaster, ten tutaj będzie zostawał. O. Ten na razie w planie jest, żeby został. O. Tu jest pierzga. O, właśnie widać, tu jest pierzga na dole. Dużo pierzgi. Tutaj po boczku pierzga. Tutaj on na górze. Pod miodem pierzga. Tutaj pasowałoby, żeby ten został plaster. Tak, tu jest pierzga. I tutaj jest coś, co wygląda na co? Nie, tu są larwy. O, i tu są larwy. Czyli jeszcze będzie młoda pszczoła. Dobrze. To był stronny. A teraz odwrotka, co oni tutaj mają. Spokojniejszy. Może. Dobra.
Od strony w lotkę. O! Widać jest pierzga. Tu na dole pierzga. No i tutaj, o proszę. Piękne. Piękny czerw. Tutaj nie ma, tutaj jest po prostu puchste. Tu nie ma, to są komórki trutowe. A to jest, czyli tu w komórkach trutowych po prostu zwyczajnie jajek nikt nie, nie jest składany. O, tu truteń wychodzi jeszcze, jakiś nieboże. O, pomóc ci trutniu. Pewnie od razu zostanie unicestwiony, wygoniony. Widać, że trutni nie ma. W ogóle już trutni nie ma. Czyli tak, ten klaster by został. Tutaj będzie kolejny, który zostanie. I teraz powinno być coraz więcej miodu na tych klastrach. Miodu i pierzga. Dobra, teraz tak. Od strony zatworu. O. Tak, jest miód, jest pierzga. Larwy. O, tutaj są niezasklepione. Trzy jajeczka. Tak, są. Nie ma, jest. O, tutaj jest dużo pierzgi, zdecydowanie. O. O, tak. Tu jest bardzo dużo pierzgi, miód. Zbierają. Czy to zostało? Aj, aj, aj. No, urządziła. Bo ją zgniotłem. Cholera. Paluch. Dobra. Może być. Apiterapia też jest ważna. Zgniotłem, no. Gdzieś mnie zacznę denerwować. A jeszcze z tej strony muszę zobaczyć, od strony wlotka, tak? Od strony wlotka. Dobrze, zacznę je walić. Teraz wszystkie poczują hormon. Od strony wlotka wygląda tak. Dużo pierzgi. Dużo pierzgi. Czerw zaszczepiony. Widać, to jest malutka komóreczka zgrabna. A co tu mamy? Jakieś larwy jeszcze nie zasklepione. No i dużo pierzgi tu jest. Pierzgi. Dobrze. Teraz ostrożnie. Kurczę, znowu przygniotę jakąś i będzie. Dalej, o, tu też jest widać dużo miodu. O. To jeszcze są plastry też tegoroczne, ten. O, tak, tu jest, proszę, dużo miodu już. Bądź, czy nie? Nakrop świeży. Ojejku, tylko tak, tu jest sama wielka komórka, o, taka straszna, widać. Ale ten, ta snoza była włożona ostatnia, ale tutaj na nim, na niej nie ma tego, nie ma jajeczek, nie ma czerwu widocznie, po prostu. O, ta snoza była tak włożona. W środę chyba jako ostatnio, dlatego ją tak, nie wiem czemu, tutaj jest bardzo wielka komórka, po prostu jest, jest coś wielkiego. I tu nie ma larw, nie ma czerwiu, nie ma nic, nie ma pierzgi, to jest tylko trochę pierzgi pod miodem. Tak wygląda, jakby on automatycznie same nie chciały na niej budować. I bardzo dobrze.
duża pszczoła, oczywiście jest. Dobrze. To jest kolejny plaster. Ten jest też tegoroczny. Zula, czuć piękny zapach. To jest po prostu na inhalację. Musiałem wrzucić. No, co my tu mamy? Też miód na górze. Pierzga. To widać, że tu jest mała komóreczka. O, tu jest mała komóreczka. Pierzga. Larwy. Są larwy niezasklepione, czyli tak jak wcześniejsze plastry. Jakoś mi to wejdź. Dobra, od strony wlotka. Co to się dzieje? O, zdecydowanie więcej czerwio. No ale pierzgi to tu jest cały plaster. No, tutaj są małe larwy. Jeszcze nie zasklepione. No ale tak jakby jajeczek było coraz mniej. Może jeszcze zdążymy i ten miód tutaj o, składuję. Nie wiem, czy to wystarczy, bo to jest dosyć mało miodu, ale plastry są ciężkie. Tkać ciężkie pierzgą, czy ciężkie miodem. To jest też plastry tegoroczny. Następny plaster, też plaster tegoroczny. Włożony w ramach, o tutaj przykitowałem, przylepiły, proszę widać, czy nie widać, tak boczkiem przylepiły, o to łódkiem kawałek się ma też. To jest też plaster tegoroczny, włożony w środek gniazda w ramach walki z lastrojem rojowym. O, to jest proszę, ile czerwiu. Cały, widać, czy nie widać, cały plaster czerwiu. Praktycznie od góry do dołu. Tutaj na górze trochę miodu, trochę pierzgi, larwy już nie zakryte część. O, tutaj jakaś pszczółka się wygryza. Widać bardzo ładnie, dużo czerwia, mało miodu. Cholerka. A jeszcze miesiąc czasu, żeby coś tam dozbierać. Zobaczmy dalej. O, też tak samo. Bardzo dużo czerwia. Troszeczkę miodu, tego miodu nie jest za dużo. Pierzga, troszeczkę na górze pierzgi. Na dole gdzie sklepione. Darła. No i też malutka komóreczka. Fajna taka malutka komóreczka. Pszczół bez skrzydełek nie widać. Wyglądają, zachowują się jak... O, to jakiś taki... Wyglądają się, zachowują jak troszkę zdrowe pszczółki. A właśnie na to wygląda to tak. Dobra, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. No, tutaj już widać więcej miodu. I tutaj jest... O! Zobaczmy, no, widać, że jest więcej miodu. O tak, to już nawet waży sporo. Proszę, miód jest tu z prawej strony od południa. Czerwiec jest północy. Tutaj jest pierzga. Duże komórki są puste. Malutkich jest pierzga i czerw. Proszę, a tutaj są duże. I tu jeszcze jakiś czerw się trutowy wygryza. Kurczę, ciężkie. Oh.
I co tu jest od strony wrotka? Od strony wrotka, proszę, miocik. Piesga. Czerw. Piesga. Duże komórki, tak. Małe komórki są tu. O. Tutaj są już duże, tu gdzie miód, są duże. No coś tam znoszą, jakiś miód, nie wiem jaki. Nie jest to kolor zielony. O, tu kurczę jest osa. Robi osa. No i co? I tak w środku gniazda, tak? Osa. O. Atakuje pszczoły i pewnie ją wyniesie. Kurczę, a następnie. Kapitan jest tych os. No, co tutaj mamy? To jest klaster drugi od wlotka. No tu już on jest całkiem potężnie zbudowany z miodu. Potężna ilość miodu. Tak, tu jest miód. Duża ilość. Na krop piesga, ale to nie ma las. Czyli o, i tu jest też ten plaster, o. Tu jest plaster pierwszy od wlotka i tu jest na nim cały miód. Tu jest piesga. O proszę. I z odwrotnej strony. Z odwrotnej strony. Też jest. O, proszę. Miodzik. Miodzik, piesga, o, dużo miodu na stopnie zastąpiony. Duże komórki. No i dobra. I tak to wygląda. Czyli na dzisiaj zostaje w ulu do zimy 8 snus. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ewentualnie 9. No zobaczę, jak go na pszczoło. Osiadywać to. Do maju na zimę, to wystarczy. Dobrze, zamknę i ten ostatni plaster wyjmę, co by dzisiaj trochę miodziku mieć. I to wszystko, urządziła mnie, a ręka mi spuchła, nic. Dobrze. Teraz będę zamykała.